Witajcie w drugiej części szału eventowego w ten czas odbył się kolejny event rybacki i blaski także lecimy z temacikiem bez gadki. Yy, przechodzimy od razu z szarf na blaski Teraz będzie klip z blaskami, to jak widać szarfę dziesiątkę mi zrobił, bardzo fajnie pokażę wam tu jak w tym V3 ogólnie sobie radziłem ogólnie było bardzo dużo ludzi i o wolnego spota było naprawdę ciężko, jednak Jupik to kozak i zdobył jednego spocika niektórzy latali po prostu po całym V3 i napierdzielali Wszystkich jak popadnie I wyszli z dropem mniej więcej tak samo jak ja Więc mniej więcej jak 400 blasków Ja na jednym spocie, oni na wszystkich spotach <gry> Oczywiście ja miałem kolegów do pomocy Bo widzieli, że przecież sobie na spocie sam nie radzę I mi pomagali, tak? Co zobaczycie w sumie w następnych klipach Tam na końcu gdzieś będzie z tych 400 blasków, co dropnąłem, yy, dostałem od razu po evencie 1,5 kk za sztukę, więc 6 on wpadło tak, tak, o, tak, tak, wpadło, nie? Ja wam teraz zostawię taki przerywnik, niech sobie muzyczka leci w tle i widzimy się, jak już wyjdę z tego V3, co? ok? Dobrze, rodacy. Także robimy pięciokątną. Gdzie jest pięciokątna? U na plus 9. Tak się kliknę, no bo no, co złego może się stać? No co złego może się. No co, no, co złego? Mm. No to wracamy do przeklętego V3. Jeszcze przecież trzeba bufkę do 7.5 w spić, nie? Jak widzicie na klipach, bardzo fajnie i szybko. Szło, ale nie, no niestety nie szło, bo XPiłem dość sporo, chyba z 8 godzin. XPiłem Wigilię na 100% Expa. Na 100% Expa miałem ogólnie PDK zwykłego, miksturę mądrości, którą musiałem wydropić ze srebrnych Okejek. i tego PDK w lewy górny róg z tego, ze szkaty rybaka. Więc ogólnie miałem jakieś 300% Expa, nie licząc księgi lidera. No i co, leciałem sobie na dwa spoty Expo, jak to Expo, w sumie nic szczególnego się nie działo. No i jak widać, 65 już wbity więc naprawdę szybciutko i patrzcie, pyk, magiczny kamień ze srebrnej okejki no miód malina, to ogólnie ta srebrna miała iść na bówkę bo szukałem y, mikstury mądrości patrzcie, o pyk, znowu drugi magiczny kamień, ale jajca, nie? ze srebrnej okejki kurde, stokaka do przodu o właśnie tego szukałem, mikstury mądrości, widzicie? bo skończyła mi się i po prostu potrzebowałem na 3 godzinki następne, bo bez tego 100% jest straszna lipa, naprawdę, bez tej mikstury Mądrości jest straszna lipa. Tu jak widać 6-8 już wpada i pyk 6-9 od razu z buta wjeżdża. Także naprawdę fajnie to leciało. Znaczy na klipie to wygląda fajnie, nie? O, 7-0. Tak, tak o, nie? 7-0 niby. Nie, to tak nie było. To były godziny ekspienia. Chociaż i tak miałem dość sporo expa. A tu ratuje, patrzcie. 470 punktów. Złota, ok. Co z nią zrobię? Otworzę ją? Otworzę ją? Otworzyłem ją, patrzcie. Zestawka. No myślałem, że się powieszę, nie? Drugi chyba raz. Drugi raz z z srebrnej okejki, ze złotej okejki, zestaw kart no przecież zabić się idzie, o patrzcie kolejna okejka złota, 400 punktów, klikam, klik zestaw kart, no jak nie ja to kto i tu kolejne zaguby, bo niestety szczęście mi nie przysłużyło z tych co dropnąłem okejek nie dropnąłem yy, ani srebrnych, ani tak naprawdę tych miksturek mądrości więc musiałem dokupić, nie wiem czy rozumiecie, bo że zaplątałem no ale dropnąłem w końcu na farcie z tam chyba czterech. Mamy tu 72 i 73 level. No i na tym skończyliśmy. 450 punktów i czy będzie więcej? Nie będzie więcej. 7, 8, 5, 4... 450 punktów, pyk, zakończ kurwa. Pyk. Złota, uwaga, pa, pa, pa. Pojebań! Boje. Kordrakon jest drogocenne. A skoro koniec drogocenne... Antyx moczy Rubin! No i zarobione. Dobrze! Próba na antyka diamenta i... Nie powiodło się, ty kur... Ulepszamy metalem złotą zbroję od płaczka, od tego ze strojem Mikołaja, co tam w tle widzicie I uwaga, 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 pyk! Usiadł 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 No usiadł, no widzicie? Wszystko pięknie, normalnie Dobra Klik Klik Powiodło się o kurwa, do miksu. I wreszcie po długim przeglądaniu rynku i szukania okazji, kupiłem Rubinka, średnie wartość obrona. Wynegocjowany z 10 won na 900 kk, więc bardzo fajnie. Dzień dobry, będziemy ulepszać Rubinka, bo kupiłem sobie Rubinka, wartość średnie obrona. Tam było chyba w poprzednim klipie nie? za 900 kk i teraz sobie będziemy go ulepszać. Czy się uda, czy nie, nie wiem. To, co musi się udać, bo nie ma innej opcji. Jest, powiodło się, jest. Yy... Plus, plus jeden. Dobra, ja jestem, jestem totalnie nieogar, bo nie spałem praktycznie w ogóle i mogę, może się po prostu walić mi we łbie i dziwne rzeczy się dziać mogą. Gdzie on jest teraz? Zgubił się. Dobra, tu jest. Ok, spokojnie. Yy, powiodło się. Plus trzy. Za pierwszym razem do plus trzy. Patrzcie, jakie bajery. Jeszcze jedna. Yy, uwaga i klik. Nie powiodło się. No to sobie poulepszałem. I plus trzy powiodło się. I wracamy i po zakupie Fasolek, więc sobie klikniemy, o, powiodło się, nice, i jeszcze raz, uwaga, i klik, powiodło się, no i jest plus 4, pięknie. Kupiłem dwie wyzywki plus 8 za 4 kaka sztuka, więc yy, robimy je na plus 9, jako że jestem pro elocox, robimy je u kowala, więc ulepszamy. Pierwsze spalił i druga jak wyjdzie to będzie fajnie, ale no niestety spalił elo. Wszyscy, ale to naprawdę wszyscy byli w szoku, bo dali znowu event rybatki na 48 godzin. No i trzeba było stracić 2 dni z życia i łowić. No to łowiłem i wyłowiłem 700 otwarć, więc teraz tylko czekać i sprzedać jakąś dobrą cenę, myślę 3,5-4 kk byłoby spoko. Jak widzicie trochę tych postaci jest zarąbanych, trochę mnie kosztowało czasu i siły w ogóle, żeby to wszystko poprznosić i tak dalej, ale się opłaciło. O, a ja sobie idę w ogóle na tą wysepkę, gdzie łowiłem, a po drodze spotykam takiego METINA. JOUM m 1 Co to się stało? Jak myślicie? No, pewnie jakiś koleś przyszedł i zrzucił go. I zrzucił METINA, i sobie go uklepałem. Tak, o, widzicie? I sobie klepię go. Ogólnie też go klepałem, bo chciałem sprawdzić, jak sobie radzę yy, z tymi metkami w Redlesie, bo pewnie będę łaził za niedogonanie też, nie? Pozdrawiamy kolegę. A, Areum? Er det om tid